Zapowiada się piękna zabawa w rodzinnym klimacie. Zaczynamy drogą asfaltową, dobiegamy po kilkuset metrach do skraju lasu. Tam wbiegamy na leśną ścieżkę utwardzoną. Przez dłuższy czas biegniemy dość dobrym terenem, utwardzonym. Jest troszeczkę podbiegów. Mniej więcej w połowie trasy wbiegamy na krótki odcinek dobiegowy łączący dwie główne drogi w lesie. Później zbieg w kierunku jezior. I tam możemy spotkać żmije, jeżeli dobrze poszukamy. A końcóweczka wymagająca, troszeczkę podbiegów, trochę piachu, ale daje dużo frajdy. Jeżeli się zaoszczędzi troszeczkę energii, to bez problemu pokonamy. Końcóweczka i na parkingu koło zalewu w Zakrzewie kończymy bieg. Po co ta woda? Po co ta woda? Dla zawodników na trasę. Cześć. Skąd przyjechałeś? Z Lublińca. Z klubu Mafia Team Lubliniec. O, to znamy, znamy. Forma jest. Jest, no. Wczoraj stałem na trasie, organizator, a dzisiaj powalczę. Powodzenia życzymy. Cześć, Antek. Zajączki do nas przyjechały. Tak, dziękuję. Tak, zajączki przyjechały. Jak forma? Słaba. Po kontuzji biegam, bo biegam. Wygra ze mną najgorszy w tym roku. Nie, słabo biegam. Nie, to nawet nie ma co na ten temat dyskutować. My będziemy trzymać kciuki. Limit osób w dzisiejszym biegu wynosi 250. Zapraszam wszystkich zawodników już na linię startu.
Na ile będzie bieg? 100 metrów dla przedszkolaka i 200 metrów dla jeden rocznik, 1-3. Nagrodami będą medale od złotego medalu do medalu brązowego, czyli do trzeciego miejsca, plus statuetki dla każdego zawodnika od 1 do 4 zajmującego miejsca. Mamy małego zawodnika? Drugi bieg, Adasia. Już bieg na Jurze. W jednym biegu, tak. To dzisiaj trzymamy za Ciebie mocno kciuki. Będzie dobrze. Cześć Mateusz. Tam. Nie nudzi ci się już tutaj u nas tak, wiesz, ciągle pierwsze miejsca? Nie nudzi mi się, bo to jest mój ulubiony bieg. A nawet się rozkręcasz. Dokładnie. Basiu, a ty tutaj, bardzo miło cię widzieć i ty również, jak Mateusz, pierwsze miejsce wśród kobiet. Udało się. Nie udało, tu zasłużony, ciężka praca. No, można tak powiedzieć. Ale teraz rozumiem, że co roku z Mateuszem u nas tutaj. Tak, teraz już będę co roku startować, bo dopiero drugi raz jestem na Leśnym. Dzisiaj są moje czwarte urodziny biegania, bo tutaj zaczynałem swoją przygodę w 2014. Jubileusz. Jubileusz. No to bardzo miło. Co roku tutaj już będę. Tak na szybko liczę i mój też to był debiut tutaj, 2014, pierwszy mój w ogóle bieg. Mój dokładnie tak samo. Biegło się ciężko, było ciężko, było trochę piachu, ale bardzo przyjemnie. Piszemy się za rok, ja biegłam pierwszy raz, było super. Ciężko, piaszczyście i duszno, ale pozytywnie. Trasa pod względem trudności, myślę, że średnia, także jest okej. Trzynastka absolutnie, poszło mi super, ja jestem bardzo zadowolony.
podziwiam i doceniam każdego biegacza bez względu na wynik osiągnięty, ale to pokazuje, że bieganie jest popularne coraz bardziej, a dzięki NGB Kłobuck, Kłobuck jest popularniejszy. Wczoraj przed biegiem w Żytnie palca uciąłem nożycami do żywopłotu. Czewaran Team. Dziękuję za super przygotowaną imprezę, jak zwykle, któryś raz z rzędu. Bardzo ukurzyło? Nie, nie ukurzyło. Pierwszego nie ukurzy. No. Bardzo fajnie mi się biegło, jestem zadowolona. Po wczorajszym dniu, gdy zrobiłam 150 km na rowerze, jestem rozkręcona, także jest super. No to gratulacje. Odczucia z trasy, temperatura, podłoże? No dzisiaj było fajnie, bo nie było tego słoneczka, zresztą jak mamy trasę w lesie, no to jest ta ochrona przed słońcem. Było duszno, ale daliśmy wszyscy radę. Co tu podają? Kiełbaskę, kurczaczka, same smakołyki. Trzeba energię uzupełnić po biegu. A co pani preferuje? Utko czy kiełbaskę? Kaszę z krwią. A, dobry wybór. Trochę jestem wykończony, bo wczoraj miałem wesele. Myślałem, że nie dam rady, ale na szczęście się udało. No, o, gdzieś tam w środku stawki. Całkiem nieco. Był bieg dla dzieci, dla małych dzieci, dlatego to jest dobrze, że nie tylko dorośli biegają, ale od razu uczą małych dzieci też do aktywnego ruchu. Ta kwota, która została uzbierana, rekordowa, 5562,81 zł, pokazuje prawa dla was wszystkich. Te pieniądze płacimy na fundację, na rzecz zapytania, przekazuję te pieniądze skarbnikowi. Za dużo to jest. Myślę, że to nasza otwartość sprawi, że część marzeń jego zrealizujemy.